Agnieszce nie można było odmówić urody. Niewątpliwie wzbudzała zainteresowanie miejscowych chłopaków. Taka śliczna czarnulka, jak to określała jej mama. Agnieszka miała dopiero 23 lata i wielkie plany na przyszłość. Pełna ikry, zaradna, umiejąca o siebie zadbać, opisywali bliscy. Uczyła się na kucharkę. Marzyła o wyrwaniu się z Lechitowa. Wieś nie miała jej już nic ciekawego do zaoferowania. Nie widziała tu swojej przyszłości. To miejsce przypominało jej również o tragedii, jaka dotknęła jej rodzinę. 5 lat wcześniej pochowała siostrę. Dziewczyna przegrała walkę z rakiem. Agnieszka zdawała się więc żyć za je obie, tak jak umiała najlepiej. Była niepokornym duchem, spontaniczna i nieprzewidywalna. Lubiła imprezować. Chłopaków zmieniała jak rękawiczki. Otwarta i niezwykle towarzyska. Było jednak coś, co skrzętnie ukrywała przed wzrokiem mieszkańców Lechitowa. Dała się w romans z żonatym mężczyzną. Nie wiedziała, że związek ten skończy się dla niej tragicznie. Romans wyjdzie na jaw, a jej nie będzie dane dożyć 24 urodzin. We start with breaking news. Take a look, this 10-year-old girl missing now for more than 12 hours. A massive search is underway in Westminster. He is the same man that was taken into custody yesterday when police arrived on the scene. So talk to us about what police are sharing about this investigation, Megan. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Instagramie. Tam staram się na bieżąco informować o postępach pracy nad kolejnymi produkcjami. Zapraszam również na mojego TikToka. Tam omawiam inne sprawy kryminalne w pigułce. A sprawa, którą się dzisiaj zajmiemy, jest porażająca. To, co wydarzyło się w niewielkiej miejscowości w Polsce, było na tyle bulwersujące, iż sprawa została utajniona. Jednak po latach wyszły na jaw mrożące krew w żyłach okoliczności wydarzeń, które postaram się Wam dzisiaj przybliżyć. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzień w Lechitowie powoli dobiegał końca. Agnieszka ubierała się w przedpokoju. Wychodzisz gdzieś? Spytała mama, zdziwiona, że córka ma zamiar włóczyć się o tej porze. Przechodził ją dreszcz na samą myśl o niskich temperaturach panujących na zewnątrz. Idę po cukier, skwitowała. Było to jednak kolejne małe kłamstewko, które maskowało jej romans. Agnieszka szła na spotkanie z Dominikiem. Przed nim również skrywała tajemnicę. Miała być z nim w ciąży. Mama Agnieszki nie miała pojęcia, że widzi córkę po raz ostatni. Za jakiś czas otrzyma od niej SMS-a z wiadomością, że jest w ciąży i zamieszkała u chłopaka. Na wieś już nie wróci. Ten SMS wytrącił ją z równowagi. W złości odpisze, że w takim razie spali jej ubrania. Agnieszka już więcej się nie odezwie. Po jakimś czasie na terenie starej żwirowni policja odnalazła ciało Agnieszki. Rodzina była w szoku. Naprawdę uwierzyli, że ich córka ułożyła sobie życie z jakimś mężczyzną. Z dala, od Lechitowa. Zresztą nie był to pierwszy raz, gdy znikała na dłużej. Zdarzało się jej już wcześniej pomieszkiwać u innych chłopaków. Jedyne, co może wzbudziło podejrzenia matki, to fakt, że Agnieszka nie wzięła ze sobą żadnych rzeczy. Zostawiła kosmetyki i ubrania. Tata Agnieszki pojechał sam do Głogowa, aby zidentyfikować ciało córki. Długo wzbraniał się przed wejściem do prosektorium. Funkcjonariusze, widząc jego stan, zapytali, czy będzie potrzebował wsparcia lekarza, ale mężczyzna odmówił. Po kilku chwilach stał już w zimnym pomieszczeniu. Panująca cisza wręcz kuła w uszy. Na wózku przed nim leżał szary worek. Pracownik bez słowa rozsunął zamek. Z folii wyłoniła się najpierw niewinna twarz Agnieszki, a potem reszta ciała. Leżała bez kurtki, spodni i kozaków. Jedynie niebieski stanik zdawał się chronić ciało przed kompletnym negliżem i wzrokiem osób postronnych. Była biała jak papier. Można by ulec wrażeniu, że śpi. Jedynie poczerniała część głowy zdradzała brutalny atak. I tata nie mógł uwierzyć własnym oczom. Smutek mieszał się ze złością i poczuciem niemocy.
głowie jak w zdartej płycie zapętlał pytanie. Kto mógł dopuścić się tej zbrodni i porzucić Agnieszkę jak niechciany przedmiot? Justyna miała 25 lat. Była szczęśliwie zakochana i wiodła spokojne życie z Dominikiem oraz 3,5-letnim synkiem w Lechitowie, niewielkim miasteczku, które liczyło niespełna 100 mieszkańców. Ona wychowywała dziecko, a mąż zarabiał na rodzinę. Nie żyli skromnie. Bez trudu wystarczało im pieniędzy od pierwszego do pierwszego. Czasem udało się nawet coś odłożyć i kupić synkowi jakąś ekstra zabawkę. Krystyna, mama Agnieszki, mieszkała po sąsiedzku. Rodzina zajmowała pół powojennej kamienicy. Babcia ochoczo pomagała w wychowaniu wnuczka. 13 grudnia 2010 roku Justyna spędzała wieczór u mamy. Nie rozmawiały długo, ponieważ Justyna musiała wracać wykąpać synka. Planowała jeszcze obejrzeć jakiś film w telewizji i położyć się spać. Wieczorem odwiedził ich jeszcze brat Justyny. Jak później zezna, kobieta siedziała na wersalce, jakaś taka nieobecna. Wpatrywała się w przestrzeń, a Dominik jakby nigdy nic bawił się z dzieckiem. Później wyjdzie na jaw, że tego dnia Justyna pokłóciła się z mężem o jego romans z Agnieszką. Co zamierzała z tą wiedzą zrobić, stanie się tajemnicą na kolejne 2 miesiące. Jedno było pewne. Agnieszka już więcej nie zbliży się do Dominika. Codziennie rano do wsi przyjeżdżał bus, w którym można było kupić świeży chleb. Świdrujący dźwięk głośnika stawiał wszystkich na nogi. Tego dnia Krystyna jako pierwsza wybiegła z budynku. Niestety w pół drogi zorientowała się, że nie ma portfela. Przekleła coś pod nosem i zawróciła. Na korytarzu wpadła na Dominika. Był jakiś taki dziwny, zgaszony. Chłopak oznajmił, że Justyna zniknęła. Jak to zniknęła? Zmarszczyła czoło Krystyna. Po prostu zniknęła. Zabrała bieliznę, kilka szmat i uciekła w nocy do kochanka. Krystynę oblał zimny pot. Już prawie zapomniała o kupnie chleba. Córka kiedyś wspominała jej o swoim przyjacielu Krzysztofie, ale romans nie mieścił się Krystynie w głowie. Kobieta czym prędzej wróciła do mieszkania. Dziś nie kupi chleba. W kuchni siedziała synowa z sąsiadką. Rozmawiały o czymś. Piły kawę. Śmiały się, plotkowały. Wtedy wyszła Krystyna. Słuchajcie, krzyknęła. Justyna zniknęła. Jak to zniknęła? No zniknęła, powtarzała Krystyna. Całe towarzystwo czym prędzej udało się do mieszkania Justyny. Chcieli rozpytać męża, co się dokładnie wydarzyło minionej nocy. Dominik powtórzył jedynie to, co powiedział na klatce. Justyna uciekła do kochanka. Krystyna złapała za telefon i czym prędzej wybrała numer do córki. Nie dodzwoni się. Gdy tak wsłuchiwała się w sygnał wybieranego połączenia, jej uwagę przykuło pudełko z tabletkami na regale. Jak to? Pomyślała. Uciekła do kochanka i nie zabrała tabletek antykoncepcyjnych? W tym czasie synowa nerwowo dopalała papierosa. Podeszła do zlewu, by strząsnąć popiół i spostrzegła krew w odpływie. Dominik, zawołała. A czemu ten zlew jest cały we krwi? A, bo był teściu, palec sobie skaleczył, no wiesz, w cebuli. I przyszedł odkazić, tłumaczył. Krystyna poprosiła synową, by ta poszła zapytać teścia, czy to prawda. Udała się do mieszkania obok. Mężczyzna potwierdził. Skaleczył się 3 godziny temu. Jednak nie miał rąk w zlewie. Przyszedł jedynie po wodę utlenioną, aby odkazić ranę, ponieważ cebula była pryskana. Nie chciał, by coś się stało. Stanowczo zaprzeczył, by to jego krew była w umywalce. Synowa wróciła z tą rewelacją do mieszkania Dominika. Gdy weszła, ten szorował już energicznie zlew i sztućce. Po krwi nie było śladu. Słuchaj, Dominik, zaczęła mówić Krystyna. Jak sobie chcesz. Dopóki sprawa z Justyną nie będzie wyjaśniona, ja zostaję w tym domu z tym dzieckiem. Dobrze, teściowa, nie ma problemu. Przytaknął Dominik, nie odrywając się od mycia zlewu. Krystyna wierzyła, że córka opamięta się i lada moment wróci. Nie zostawiłaby przecież od tak synka. Jak zezna później kuzynka Justyny. Nigdy nie mówiła, że chce odejść, bo kogoś poznała. O jej zniknięciu dowiedziałam się 14 grudnia wieczorem, gdy przyszłam do domu Justyny. Tam była jej mama, bratowa oraz Kamilek. I mama była zapłakana.
Powiedziała, że Justyny nie ma i nie wie, gdzie jest. Dominik powiedział jej, że Justyna wyszła z domu w nocy. Rodzina była zgodna. Trzeba czym prędzej jechać na komendę zgłosić zaginięcie. Gdy ubierali kurtki, na ich komórki zaczęły przychodzić SMS-y od Justyny. Nie szukajcie mnie. Mam was gdzieś. Zaopiekujcie się Kamilkiem. Krystyna posmutniała. Nie umiała w to wszystko uwierzyć. Z łzami w oczach składała zawiadomienie na komendzie. Przez kolejne 3 dni Dominik skrupulatnie pocował mieszkanie. Krystyna słyszała od córki, że zięć jest pedantem, ale nie sądziła, że aż do tego stopnia, aby szorować ściany w łazience i w kuchni. Co ty wyrabiasz? Spytała. A z tych nerwów, że poszła, to muszę posprzątać. Krystyna nic już nie powiedziała. Kobieta nocowała u zięcia już 2 dzień. Od czasu dziwnych SMS-ów Justyna nie dała więcej znaku życia. Krystyna czuła, że coś jest nie tak. I córka musiała mieć konkretny powód, aby uciec z domu. Wielokrotnie dzwoniła na komórkę córki, ale telefon był nieaktywny. Dominik wyglądał na załamanego. Krystyna widziała łzy mężczyzny. Postanowiła działać na własną rękę. Spokoju nie dawał jej tajemniczy przyjaciel córki, Krzysztof. Postanowiła złożyć mu wizytę. Miała nadzieję, że córka właśnie tam się ukrywa. Krzysztof nie krył zdumienia, otwierając drzwi Krystynie. Jednak to jej zniknięcie zrobiło na nim chyba jeszcze większe wrażenie. Kobieta, widząc jego reakcję, zdębiała. Liczyła, że odnalazła córkę. Krzysztof zaprosił ją do środka. Kobieta oznajmiła, że wszędzie szuka Justyny. Proszę, niech pani obejrzy mieszkanie. Przysięgam pani, że już od 2 dni nie mam z Justyną żadnego kontaktu. Nie odpisuje mi na SMS-y, nie dzwoni. W mieszkaniu rzeczywiście nie było śladu jej córki. Krystyna zrezygnowana wróciła do domu. Gdy weszła do budynku, zaczepił ją syn. Oznajmił, że otrzymał przed chwilą SMS-a od Justyny. Nie szukajcie mnie. Jestem teraz szczęśliwa. Odzwoń natychmiast, krzyknęła. Ale telefon córki był już wyłączony. Wersja o ucieczce do kochanka wydawała się najbardziej prawdopodobna. Funkcjonariusze uspokajali rodzinę. Powtarzali, że Justyna na pewno jest bezpieczna i ukrywa się u jakiegoś mężczyzny. Przy okazji kontaktów z policją rodzina sygnalizowała dziwne zachowanie Dominika. Prosili również o sprawdzenie mieszkania. Przecież znaleźli w zlewie krew. Policja podchodziła do tych próśb sceptycznie. Kuzyn zapytał, czy nie mogą użyć ultrafioletu i zbadać kuchni oraz łazienki. Policjant miał na to rzecz, że to nie CSI. Poza tym, po 2 tygodniach nie jest możliwe, by odnaleźć ślady DNA na ścianie, skwitował. Nie martwcie się. Kobieta na pewno ukrywa się u kochanka. Uciął rozmowę. Krystynę frapowało, co wydarzyło się w noc zaginięcia. Ten wieczór był kluczem do rozwiązania zagadki. Musiało dojść do poważnej sprzeczki między Dominikiem a jej córką. Tylko o co poszło? Justyna nigdy przecież nie skarżyła się na męża. Kobieta musiała zaryzykować i podejść zięcia, by ten wyjawił, co zaszło między nim a Justyną. Wiedziała, że sam z siebie nic jej nie powie. Słuchaj, Dominik, zagaiła. Justyna żaliła mi się, że ją biłeś. W mieszkaniu zapadła cisza. Serce Krystyny zaczęło bić szybciej. Nie miała w zwyczaju kłamać. Czuła jednak, że się nie pomyliła. Dominik spuścił wzrok. No, parę razy dostała. Te słowa zmroziły Krystynę. W duchu liczyła, że się myli. Obraz ich idealnego małżeństwa w jednej chwili legł w gruzach. Nic dziwnego, że uciekła od kata, pomyślała. Mijały kolejne dni. Dominik zachowywał się osobliwie. Krystyna nie umiała ocenić, czy to za sprawą jej obecności, czy faktu ucieczki córki. Sama również bywała opryskliwa względem zięcia. Drażniło ją na przykład, że w całym domu mężczyzna palił świece zapachowe. Co ty te świece wszędzie palisz? Głowa od tego pęka, skarżyła się. A, bo tu jest centralne. A się poddymia, to po co dziecko ma czuć dym? Jak świeczka zapachowa, to jednak zagłuszy, nie? Krystyna wzruszyła ramionami i odpuściła. To przecież nie jej mieszkanie. Dni stawały się coraz krótsze. Przyszły święta.
Najsmutniejsza była wieczerza wigilijna. Synek dopytywał o mamę. Babcia uspokajała. Mówiła, że mamusia musiała pilnie wyjechać i niedługo na pewno wróci. Krystyna zorganizowała wigilię w domu córki. Chcieli, by dziecko miało namiastkę normalnych świąt. Przy stole czekało wolne miejsce na córkę. Puste nakrycie kłuło w oczy. Przed kolacją Krystyna zmówiła modlitwę w intencji Justyny. Miała nadzieję, że dziewczyna, chociaż na święta, opamięta się i odwiedzi synka. Tak się jednak nie stało. Następnego dnia Krystyna zauważyła na regale pudełko od pierścionka Justyny. Zdziwiło ją to. Zwykle było ono dobrze schowane. Chyba tylko ona i Justyna wiedziały, gdzie leży. W środku córka trzymała zwykle złoty pierścionek i obrączkę. Najbardziej wartościowe przedmioty w tym domu. Krystyna zamierzała odłożyć pudełko na miejsce, ale nim to zrobiła, chciała rzucić okiem na pierścionki. Otworzyła pudełko, ale okazało się, że jest ono puste. Bardzo ją to zdziwiło. Gdy Dominik wrócił z pracy, Krystyna skonfrontowała go ze znaleziskiem. Co to pudełko tu robi? Spytała. A to pewnie synek się nim bawił, odparł. Jak mógł się nim bawić, skoro zwykle pudełko leżało wysoko na regale? Wczoraj tego pudełka tu nie było, a dziś już jest. To co, dziecko 3-letnie na regał weszło? Drążyła. Daj spokój, mama. Jak zwykle wydziwiasz. Skwitował. W Sylwestra Dominik oznajmił, że musi jechać do pracy. Jak się później okaże, skłamał. Balował do rana. Początek roku nie zwiastował nic dobrego. Dominik został zatrzymany przez policję na 48 godzin za kradzież 200 metrów torów kolejowych. Krystyna wykorzystała nieobecność zdjęcia i pogasiła świece zapachowe. Ich woń powodowała u niej bóle głowy. Tej nocy spała sama z dzieckiem w mieszkaniu. Miała dziwny sen, jednak na tyle realistyczny, że o poranku nie umiała jednoznacznie stwierdzić, czy nie była to jednak jawa. Następnego dnia wyczekiwała powrotu Dominika. Sąsiadka dotrzymywała jej towarzystwa. Piły w kuchni kawę i doglądały wnuczka bawiącego się na podłodze. Wiesz co, Ela? Zagaiła Krystyna. Śniła mi się mysz. Biegała po rurze od centralnego ogrzewania pod pokojem wnuczka. Mam dziwne przeczucia. Do tego sama już nie wiem, czy mi się to śniło, czy rzeczywiście słyszałam gryzonia. Kryśka, może coś jest na rzeczy? Taki gryzoń to nie przelewki. Wiesz, ile szkód może ci narobić? Chodź, sprawdzimy. Ożywiła się. Poszło do pokoju Kamilka. Spójrz. Panele są lekko rozsunięte i listwa odchodzi od ściany. Zaobserwowała koleżanka. Ja idę na pole, ale jak wrócę, to razem odsuniemy. Za chwilę przyszła kuzynka i synowa. Krystyna również z nimi podzieliła się swoimi obawami. Mamo, chodź odsuniemy te meble. Nie, zaprotestowała Krystyna. Obawiała się o stan synowej. Była w ciąży. Przecież jeśli pod listwami naprawdę coś jest, to z tego stresu zacznie rodzić. Bały się zajrzeć same. W tym czasie pod budynek zajechał syn Krystyny z Dominikiem. Wracali z aresztu. Na schodach słychać było już ich śmiechy. Żartowali sobie z czegoś. Dominik wszedł do mieszkania. Natychmiast zwrócił uwagę na Krystynę, której mina była jakaś taka niewyraźna. A co wy tu kombinujecie? Rzucił. Omytł wzrokiem mieszkanie i momentalnie zgnuśniał. Zapytał tylko teściową, czy wie, gdzie jest bloczek z czystymi kartkami. Tam, w dużym pokoju na regale. Odparła. I poszła do kuchni. Dominik długo nie wychodził z pokoju. Co tak długo szukasz? Przecież blok jest na regale, krzyknęła. Weszła do pokoju i zobaczyła, że Dominik coś pisze na kartce papieru. Gdy skończył, złożył kartkę na pół i schował do kieszeni kurtki. Oznajmił, że musi natychmiast wyjść. Zawołał synka. Wręczył mu 50 zł, ucałował w czoło i powiedział, by ten pilnował babci. Krystyna z niemałym zdziwieniem obserwowała to przedstawienie. Była zbita z tropu. Dominik zaszedł jeszcze do mieszkania szwagra. Chciał, by ten go podwiózł, ponieważ jego samochód był nadal na policyjnym parkingu. W progu usłyszał, jak synowa rozmawia z mężem, że razem z Krystyną odkryły poluzowane listwy w pokoju. Dominik już nie wszedł dalej. Odwrócił się na pięcie i opuścił budynek. Po kilku minutach wysłał SMS-a do synowej o treści: Kocham was,
Przepraszam za wszystko. Kobieta natychmiast zadzwoniła. Głos Dominika łamał się co drugie słowo. Zabiłem ją. Chyba się domyśliłaś, z panelami, wyznał. Pół godziny wcześniej Dominik zauważył, że panele były ruszane. Słyszał również ich rozmowę. Ja ze sobą skończę, krzyczał. Kobieta była w szoku. Momentalnie przerwała połączenie, jakby bojąc się usłyszeć dalszych szczegółów. Odwróciła głowę w stronę Krystyny i na jednym oddechu przekazała kobiecie tę straszną wiadomość. Krystyna zaczęła się cała trząść. Poprosiła synową, by ta natychmiast zadzwoniła po policję. W mieszkaniu jakby czas stanął w miejscu. Wszyscy w ciszy czekali na funkcjonariuszy. Po chwili na podwórze zajechała policja i straż pożarna. Brat Justyny w asyście funkcjonariuszy zaczął podważać panele. Spod podłogi uniosła się specyficzna woń. Mężczyzna osłupiał. Pod podłogą, między drewnianymi legarami, leżało rozkładające się ciało jego siostry. Chłopak momentalnie odskoczył. Nie spodziewał się takiego widoku. Sądził, że znajdą co najwyżej jej ubrania. Łzy same zaczęły napływać mu do oczu. Jak ten drań mógł coś takiego zrobić? Na temat Dominika zdania w Lechitowie były podzielone. Jedni bardzo go lubili. Postrzegali jako uprzejmego młodzieńca. Zawsze uśmiechniętego. Takiego swojego chłopa. Drudzy widzieli w nim coś niepokojącego. Mówiono, że jest z nim coś nie tak. Dlatego woleli trzymać się od niego z daleka. Do tego drugiego obozu należała kuzynka Justyny. Jak sama zeznała później w sądzie. Nie chciałam chodzić do Justyny, gdy w domu był Dominik. Bo źle się czułam w jego obecności. Tak dziwnie. On w ogóle się nie odzywał. Siedział obok i nie uczestniczył w rozmowie. W sprawie przesłuchano wielu świadków. Należało ustalić, czy Dominik był poczytalny. Jedna z koleżanek zeznała, że był niezwykle pedantyczny. Tę opinię podzielała również matka Justyny. Wszystko musiało być na, jak to określiła, swoim miejscu i po jego myśli. Sprawiał wrażenie porządnego. Wzbraniał się od używek. Nie pił alkoholu, nie palił. Odmawiał sobie nawet kawę. Był na pewno specyficzny. Dla niektórych wycofany. Niewiele się odzywał, a jeśli już, to nie patrzył w oczy. W gruncie rzeczy świadkowie malowali obraz Dominika jako przykładnego męża i ojca. Justyna nigdy wcześniej nie skarżyła się na męża. Mężczyzna dbał o rodzinę. Utrzymywał. Jedyne co, to Dominik nie do końca umiał opiekować się synkiem. Gdy Justyna wychodziła z domu, prosiła mamę, która mieszkała po sąsiedzku, by ta doglądała dziecka. Z zewnątrz wydawali się normalną rodziną. Jednak część świadków zeznała, że widzieli kłótnie i sprzeczki Justyny z Dominikiem. W toku śledztwa ustalono, że niesnaski były spowodowane romansem Dominika z Agnieszką. Mężczyzna był często z nią widywany na mieście. Nie uszło to uwadze Justyny, zwłaszcza, że koleżanki donosiły na jej niewiernego męża. Kobieta obawiała się, że Agnieszka może być z nim w ciąży. Justyna znalazła oparcie w koledze. Krzysztof jest z góry. W mieście szeptano, że mieli romans i planują wspólne życie. To właśnie do niego miała uciec. Zdaniem sąsiada Dominik jeździł na policję tylko po to, żeby dowiedzieć się, czego o nim wiedzą i odpowiednio dopasować wersję wydarzeń. W ogóle nie szukał żony. Mężczyzna ma też wątpliwości co do pracy śledczych, zwłaszcza, że jeden z policjantów był dobrym znajomym Dominika. Mam takie przeświadczenie, że gdyby policja podeszła do sprawy profesjonalnie, to ciało Justyny zostałoby znalezione wcześniej. Jej matka z wnukiem nie musieliby 2 miesiące spać na jej zwłokach. Dominik sam zgłosił się na policję i przyznał do pozbawienia życia Agnieszki i Justyny. Jak sam stwierdził przed sądem, nie dawał sobie rady z własnymi myślami. Agnieszka zginęła w listopadzie, podczas ich schadzki w lesie. Otrzymała kilka uderzeń w głowę 35-centymetrowym kluczem do kół. Podejrzewano, że motywem była domniemana ciąża Agnieszki. Jednak sekcja zwłok wykluczyła tę hipotezę. Dominik miał ją pozbawić życia, ponieważ ta nie chciała dłużej ukrywać ich związku. Zagroziła wyjawienie romansu Justynie i konfrontacja. Nie chciała się już dzielić z ukochanym. Dominik sam nie wiedział, czego chce.
więc postanowił ją wyeliminować. Porażające jest to, jak spokojnie mówił o tej zbrodni. Nie byłem zdenerwowany. Nie czułem złości. Zeznał również, że kopulował ze zwłokami. Była to jednak jego linia obrony. Sądził, że zostanie uznany za niepoczytalnego, co złagodzi wyrok. Sekcja wykluczyła ten wątek. Ich romans miał zacząć się przypadkowo. Któregoś dnia Dominik podwiózł Agnieszkę do pobliskiej miejscowości. Wymienili się numerami. Zaczęło się od niewinnych SMS-ów, a skończyło na schadzkach w pobliskiej żwirowni. Dominik po wszystkim zatrzymał telefon Agnieszki i co jakiś czas wysyłał z niego SMS-y do bliskich, by ci myśleli, że dziewczyna nadal żyje. Któregoś dnia Justyna zauważyła w samochodzie Dominika telefon dziewczyny i pierścionki. Prawdopodobnie chciała zgłosić to na policję. Miejscowość była niewielka. Wieść o zniknięciu Agnieszki nie była tajemnicą. Justyna mogła podejrzewać, że jej mąż maczał palce w jej zaginięciu. Dominik przestraszył się. Musiał skutecznie zamknąć żonie usta. W jedyny sprawdzony sposób, jaki znał. 3 tygodnie później pozbawił życia Justynę. To makabryczne zdarzenie miało miejsce w nocy z 13 na 14 grudnia. I tu próbował się wybielić. Jak twierdził, tego wieczora odbył z Justyną stosunek. Po akcie poszedł się wykąpać. Gdy wrócił do pokoju, żona znienacka zaatakowała go nożem kuchennym. Chciała dać mu nauczkę za romansowanie. Zemścić się za zdrady i upokorzenia. Dominik miał wytrącić żonie nóż z ręki i przewrócić na podłogę, a następnie w szale uderzać jej głową o posadzkę. Jednak oględziny miejsca zdarzenia oraz sekcja zwłok wykluczyły jego wersję wydarzeń. Jak się okazało, niczego nieświadoma Justyna została zaatakowana młotkiem. Następnie przewiózł ciało na dziecięcej taczce do pokoju synka. Dalszy opis wydarzeń przypomina fikcję literacką. Zwłoki żony ukrył pod podłogą. Mieszkali w poniemieckiej kamienicy, więc nie było to trudne. Gdy odsunął panele podłogowe, zobaczył szerokie drewniane legary. Powierzchnia między nimi była zasypana piaskiem. Wystarczyło go przesypać w inne miejsce i schować ciało. Jako że na zewnątrz panował mróz, ciało szybko uległo wychłodzeniu, co zniwelowało nieprzyjemny zapach do minimum. Na wszelki wypadek Dominik codziennie zapalał świece zapachowe, które dodatkowo kamuflowały fetor rozkładu. Ciało dla pewności nakrył kilkoma ubraniami Justyny. W czasie przesłuchania zeznał. Gdy odsuwałem meble i demontowałem panele, to Kamil spał u siebie w pokoju, czyli w pokoju, w którym ukryłem ciało. Nie obudził się, gdy odsuwałem meble. Przez chwilę marudził. Dałem mu wówczas smoczka i usnął. W aktach czytamy, że w chwili zatrzymania Dominik miał przy sobie list pożegnalny. W jego treści przyznał się do zabójstwa żony oraz zapowiedział, że zamierza odebrać sobie życie, ponieważ nie może dłużej żyć z tą myślą. Jednak takiemu samopoczuciu przeczy jego zachowanie w areszcie. Z uwagi na list zapewniono mu wizytę psychiatry, ale lekarz w opinii stwierdził, że mężczyzna ma się zupełnie dobrze i nie myśli o sobie źle. Dominik K. w sądzie próbował udawać człowieka niezrównoważonego. Po tym jak sąd wyraził zgodę, aby dziennikarze mogli pokazywać jego twarz, zaczął rzucać przekleństwami. Biegli sądowi określili Dominika jako mało inteligentnego, z bardzo słabo rozbudowaną osobowością. Usilnie starał się przekonać sąd, że żona nim pomiatała. Miała też torturować dziecko. Było to jednak kłamstwo. Psychiatrzy dopatrzyli się w oskarżonym skłonności do manipulacji ludźmi. Badania nie wykazały, że jest chory psychicznie. Jak czytamy w jednym z artykułów posiłkującym się aktami sprawy, ostatecznie lekarze rozpoznali u niego osobowość psychopatyczną. Zaznaczyli przy tym, że takich ludzi cechuje skłonność do manipulacji, egocentryzm, brak wyrzutów sumienia i empatii. Dominik zachowywał przy tym zdolność do kierowania swoimi działaniami i rozumienia tego, co robi. Psychiatrzy przypuszczali, że zgłoszenie się na policję i fałszywy list samobójczy były formą zwrócenia na siebie uwagi. Dominik w czasie rozprawy sam przyznał, że udawał na badaniach. Biegli stwierdzili, że w czasie postępowania nie było widać u niego najmniejszego poczucia winy.
Zachowanie oskarżonego po zabójstwach nie było wynikiem zaburzeń preferencji seksualnych. Stan psychiczny mężczyzny, jego cechy osobowości oraz prezentowany poziom intelektualny pozwalały mu kontrolować swoje zachowanie. Był świadomy konsekwencji własnego postępowania. Mógł stawać przed sądem i brać udział w toczącym się postępowaniu, tłumaczy prokurator. 12 listopada 2012 roku Dominik został uznany winnym podwójnego zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok. Otrzymał karę dożywocia. Sąd zaostrzył również warunki ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Dodatkowo musi wypłacić teściowej nawiązkę w wysokości 20 tysięcy złotych. Dominik K. złożył apelację do sądu drugiej instancji. W drugim orzeczeniu uniewinniono go w zakresie zbezczeszczenia zwłok, ale nie zmieniono kary. Sąd stwierdził, że przez mówienie o zbezczeszczeniu zwłok Dominik próbował złagodzić karę. Nie można wykluczyć, że oskarżony w pewnym momencie nie przyjął, że mówienie o stosunkach ze zwłokami świadczyłoby o tym, że jest dziwny czy chory. Sekcja zwłok nie potwierdziła współżycia, jednak oddalenie tego zarzutu nie złagodziło kary. W uzasadnieniu czytamy: za dwie zbrodnie zabójstwa popełnione w ciągu przestępstw sąd pierwszej instancji wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jest to kara skrajna, bo i zachowanie oskarżonego jest skrajne. Oskarżony dopuścił się zbrodni wobec bezbronnych kobiet. Zabójstw dokonał na przestrzeni jednego miesiąca. Działał bez uzasadnionego powodu. Zabójstwo obu kobiet wynikało z instrumentalnego traktowania przez oskarżonego ludzi dla zaspokojenia własnych potrzeb. Sposobem działania oskarżony okazał, że jest osobą wyjątkowo niebezpieczną. Ma rację sąd pierwszej instancji, oceniając, że oskarżony jest osobą wysoce zdemoralizowaną, uzasadnił sędzia. Dodał, że Dominik K. ma jeszcze szansę na powrót do życia. Jego ofiary tej szansy mieć nie będą. Sąd Najwyższy oddalił wniosek o ponowne wszczęcie postępowania. Krystyna dziękuje Bogu, że Dominik nie odebrał życia synowi. Gdyby oboje zginęli, Krystyna nigdy nie wprowadziłaby się do zięcia i nie odkryła tajemnicy. Kto wie, ile czasu gniliby pod podłogą, komentuje. Mówi się, że Dominik miał na swojej liście kolejne ofiary. Planował pozbyć się synowej, a możliwe, że i reszty rodziny Justyny, w obawie przed odkryciem zwłok. Podobno zaginął również Krzysztof, przyjaciel Justyny. Dominik podejrzewał ich o romans. Krystyna nie umie poradzić sobie z tragedią, jaka ją spotkała. Pragnie dla zięcia kary ostatecznej. Gdyby tylko mogła, sama wymierzyłaby mu sprawiedliwość. Oko za oko, ząb za ząb. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co Wy sądzicie o całej sprawie. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę. Jest to bardzo ważne. Zawsze to powtarzam. Im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.